Dobra, 175 był ostatnio, bo widzę tych ludzi. Więc 176 nadchodzi. Partiatik! Live! Niebiescy 500! Niebiescy 500, proszę! Zieloni 600! Zieloni 600! I Wiszbas? Jeszcze chyba nie działa. Przynajmniej nie działa pod kamerką. Ostry fart był ostatnio, Vento. Był fart, był. Dobra, teraz przedstawiam zawodników. Ostatnio nie przedstawili. Go, go, go. Ole gruba, znaczy co? Nie, nie wyzywajmy. Pokaż, pokaż jeszcze. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę, najbardziej nieprzewidywalnej grze telewizyjnej w Polsce. Awantura o kasę za każdym razem ma inny przebieg, ale ma jeden... Działa jakiś Ibisz już? Ibisz już działa jakiś? Oto 12 uczestników. Działa już Ibisz? Ibisz? Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy każdej. Drużyny są tak dobrane. Pod kamerką się automatycznie odświeży potem. Wypełniali się wiedzą. Każdy jest mocny. A no, działa u mnie też. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Dobra, git. Niebiescy to Łukasz Podleśny, student fizyki z Kojny. Adrian Buraczyński, spedytor ze Szczecina. Rafał Zachorski, spedytor ze Szczecina. Co to jest spedytor? Przemysł ekonomista. Ekonomista. To będzie ogarniał siano. Prawnik z Warszawy. Michał Jerin, prawnik z Warszawy. Marcin Majdan, prawnik z Zamościa. I Anna Zabalińska, ekonomistka z Warszawy. W drużynie żółtych działa, działa. Anna Blady, filolog polski z Częstochowy. Paweł Blady, inżynier elektryk. Paweł Blady? Blady? Technik elektryk. I Marcin Ziółkowski, student farmacji. Ale dziwna twarz, ty! Jaką on ma twarz dziwną? Chłop na lekach! Ten farmacja. Dziwna twarz fest. Oczywiście nie obrażamy z wyglądu. Oczywiście wiesz, tylko się dziwimy. To nie jest obrażanie, to jest dziwienie. To jest zupełnie coś innego. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. A finał to pojedynek drużyny, która wygra pierwszy etap z nie drużyną. Interesuje mnie nic, tylko jak dziękuję bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Zapraszam do wspólnej nauki matematyki na streamie na IT. Pozdrawiam JD. Dziękuję bardzo, to ja. Po tym zobaczę. Ta jeszcze loża. A my witamy mistrzów awantury o kasę po raz 10 w ich loży. 10. Mieczysław, a może Foka, może. Kamila Centkowska, Marcin Bielicki, Wojciech Kupidura. Dzisiaj na TV4 leciała powtórka awantury o kasę? Kradną content, który wymyślili, aleluj. O nie, i widz dub. Nasi mistrzowie poprzez wszystkie swoje programy zyskali ogromną sympatię widowni, ale także, no, dobry wynik. 82 901 zł. Ogórek kiszony i Harley Davidson. Nice. Złotówkę już doliczyłem, bo powiedziałem 82 901 zł. I tu jest ta złotówka, którą też zresztą macie na szczęście na stole. Każdym razem ze sobą mamy ją na szczęście. Nieczęsto zdarza się, że mistrzowie są w 10 programach. To jest wasz 10 program w Loży Mistrzów. 11 awantura o kasę. Gratuluję. Ciekawe, czy odpadną. Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że zostaną, bo są nieźli, mimo że fart był ostatnio, ale są dobrzy. Tak więc mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. I jeżeli mistrzowie ten pojedynek wygrają, no to po raz 11 zasiądą w Loży Mistrzów w następnym dobrze programie. Dobrze są ogólnie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zaczynamy. Spoilery Rockmana. Proste. Tak, nie piszcie spoilerów. Co słychać u niebieskich? Jak forma, panowie? Bardzo dobrze. Zwyżkuje? Zwyżkuje cały czas. Jak się czują zieloni? Świetnie. Dacie radę? Na pewno. A żółci z kolei? W normie i wszystko pod kontrolą. No to kto wygra? Każda drużyna otrzymuje ode mnie po 5000 zł. Nawet nie wiem, komu kibicować, nikt się nie wyróżnia. Ten farmacji się wyróżnia, kibicuje jemu. Wasze pieniądze.
A ja mam przed sobą na kole i gruba, też jej kibicuję. Pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa no mistrzom tak, ale na pytanie. Ale jeżeli przed w eliminacjach to wygrywa pieniądze z puli pytania. Jeżeli natomiast odpowiada błędnie, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Ta drużyna, która będzie bogatsza po szóstym pytaniu w pierwszym etapie, będzie miała przyjemność sprawdzić mistrzów w finale. Losuję pierwszą go, go, go. Kibicujesz grubej? Czy ja nie mam co oglądać? To jest najlepszy program. Filip. Literatura światowa. No to było chyba trudne ostatnio, więc raczej to jest trudna kategoria. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i 3000. Niebiescy 300. 400, zieloni 400. Ale gruba się patrzy, ty. 400 po raz drugi. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Zieloni 600. Zieloni 600. Gruba jak się patrzy. Nie, ja grubej kibicuję, ona jest dobra. 700 po raz trzeci. Którym ona jest w teamie? W żółtym? Nie, w zielonym. To ja zielonym kibicuję. Gruba do boju. Nie, ja zieloni. Na przykład nie chcieli iść wyżej. No może następnym razem z jakiejś innej kategorii. A niebiescy? Nie nasza kategoria. No tak, chociaż u nas nie ma kary za złą odpowiedź. Odpowiadają żółci 1800 w puli. Który z trzech muszkieterów stronił od kobiet po złych doświadczeniach? Ja pierdziel. D'Artagnan. Ale nie wiem, czy to to samo. Zorro, to chyba nie to samo. Jeden z trzech. Jeszcze czasu? Mam to z Porto z Iradamis. Wydaje mi się, że Porto. Księdze. O kurka, no to teraz... Mi się wydaje, o kurka. No, Aramis. Faramir? Ile jeszcze czasu? Ale był po złych doświadczeniach. 25 sek. Mi się wydaje, że Atos. Portos. Pierwszy z Klarania? No. 16 lat. Aramis. No jak Atos to Atos. Aragorn. Siema wszystkim, witam. Udzieli odpowiedziania. Ta zieloni kibicowanie. Tak, wydaje mi się, że był to Atos. Tak jest, Atos! Ale piątki, wpada na konto drużyny żółtych. Mają 6100 zł, za nimi niebiescy 4500 i zieloni 4400. Gruba. A ja mam jeszcze zieloni górą. W tym etapie gry, jaka będzie kolejna aby kategoria, przeszli, aby przeszli. Jakie w dupę reklamy tej? 5000. Tym razem... Kto był w dupę mistrzem olimpijskim w 64? 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczy. Rzuci 300. Rzuci 300. 400 niebiescy. 400 niebiescy. Zieloni go! 500 zieloni. Dobrze. 600. Trzeba wykarmić. Mam 700. Ty gruba się tylko suszy zęby cały program. Co jest? 800. Niebiescy 900. No zobacz! Co ona robi? Po raz drugi i 900 po raz trzeci. Dobra, go! 2000 złotych w puli, jeżeli zieloni dobrze. Jest jeszcze go cieszyć, panie Marcinie? To różnica, która będzie was dzieliła od żółtych będzie wynosiła jedyne 300 zieloni, złotych. Go, go, go! W którym sporcie zasłynął mistrz olimpijski Arvidas Sabonis? Skąd oni wiedzą? Wojtek, była to koszykówka. Mistrzowie? Tak jest! Wy to wiedzieliście? Skąd tak szybko? 2000 no na pewno gruba tego nie wiedziała, ale dobrze, że wygrali. 5500 przed nimi żółci 5800, niebiescy 3700. To nie była koszykówka, tylko jest, no bo on cały czas gra. Cztery pytania co? Do końca tego etapu. Aha, ciekawe czy nadal gra. Bo wiecie, to było 15 lat temu chyba, ten program. Tak, masa. Historia sztuki. Ja pierdziel, jakie do dupy kategorie jakieś. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i
Słucham państwa. Rzucisz 300. Zaraz zobaczę, 300. 400. 400 niebieski. 500. 500 zieloni. Gruba, gruba, go, gruba! Sorry, panowie. Po raz drugi i 600. No zabieraj, zielony! 600, mam 600. Teraz, go, 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 gruba. Masą! 700, proszę, 700. 800. 800 zieloni. Dobrze. 900 niebiescy. Dobra, wychodzi. 900 po raz drugi. Jakie wychodzi? 1000 zieloni, proszę. Damy. 1000 po raz drugi i 1100. 1100 mam od niebieskich. Co dalej? Go, gruba. Po raz drugi chyba już nic dalej. Ja pierdzielę, obstrani to. 2800 złotych w puli. Jeżeli niebiescy nie interesuje mnie nic, tylko razem... jak to płaci. Jestem Żydem, jutro wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Kinderowski wpłacił 5 złotych. Nie wiem czy jutro. Jutro stream. W sensie tak, że jutro MC mapa. Proszę, opierdolę ci karwasza barabasza. Jeśli tak, peepolowe SPX serce. Nie wiem czy jutro mapa, ale jutro stream będzie. Dziękuję bardzo. Oni obejmą prowadzenie w grze. Będzie na dniach ta mapa, ale nie wiem, czy w którym jutro. Rzymskim kościele znajduje się tron świętego Piotra, dzieło Berniniego. Proste, w Watykanie, bo tam są wszystkie takie prorzeczy. A, w którym rzymskim kościele. Ja pich. Nie, ale Watykan się zalicza do Rzymu. Poczekaj. Watykan się zalicza do Rzymu, to jest oczywiste. Watykan się zalicza. Nie, zalicza się. Tak, tak, zalicza się. Co ty pieprzysz na tym czacie? Zalicza się fest. Rzym kościół jest zlikł. No właśnie. Badalika świętego Piotra. Bardziej znamy kościół, niestety. No Watykan to państwo, ale się zalicza, 100%. Czy odpowiadamy tak? Niebiescy odpowiadają, jest to Bazylika Świętego Piotra. Jasne. Co? Tron Świętego Piotra jest w Bazylice Świętego Piotra? Ty, za bardzo łatwe, za łatwe. Coś tu nie gra, za łatwe. Zalicza się fez. Jedna osoba po mojej stronie. To mi się podoba, dziękuję bardzo. Na konto tym razem niebieski i to niebiescy już prowadzą w grze, a przed chwilą byli daleko na szarym końcu, teraz... Są pierwsi, ty gruba jest ostatnia, co 500, jest? Potem zieloni 4,5 tysiąca, więc można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo wyrównana. Tym bardziej, że do końca tego etapu mam jeszcze aż 3 kategorie. Ta bazylika jest w Watykanie? Co ty pieprzysz? Bazylika świętego Piotra. Gdzie jest? Ty, jak jest w Watykanie, to wygrane. Na Wzgórzu Watykańskim! Ha, ha! Chłopie! Jeszcze raz mi powiesz, że nie mam w tupę prawa... Jakiego prawa? Wiedzy! Wiesz, jaką ja mam wiedzę potężną? Ty debilu! Ja pierdziele, ty... Ty coś wiesz na ten temat? W którym rzymskim kościele? A w kościele watykańskim się znajduje, czyli należy do Rzymu. Pamiętaj. Kategoria podpowiedź. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Jakub Józef Michal wpłacił 7 złotych. To prawda, złotych. Też tak mi się gruba wydaje. Nie ogarnia, o co chodzi w tym programie. Gruba siedzi, suszy zęby, nic nie mówi i tyle. Siedzi i się cieszy, ty. A, no i przelicza na jedzenie. Znowu za ostro. Ja zawsze chyba zieloni dostaję. No, nie masz. Można teraz kupić podpowiedź, która zapewne przyda się w dalszej grze. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham propozycji. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400 zieloni. 400 zieloni. 500 żółci. 500 żółci. 600 niebiescy. 600 niebiescy. Żółci 700. Żółci 700. Przydasz się. Gruba siedzi, ty nie mnie ogarnij. 700 po raz. Trzeci. Za 7 stówek podpowiedź, jak tanią. Podpowiedź kupi żółci. 3 pytania do końca pierwszego etapu, ponieważ odpowiedzi nie liczymy jako osobnej kategorii. Za tyle... Za takie grosze składać podpowiedź. Ty, gruba jest głupia, pewnie.
Ale oby wygrali. A czy doszli do finału? Podpowiedź. Można teraz kupić potwory, które zapewne przyda się w dalszej grze. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham. Zieloń 300. Zieloń 300. 400 niemieccy. 400. 500 żółci. 500 po raz drugi. 600 niemieccy. Żółci kupią dwie podpowiedzi i odpadną następnym. Po raz drugi i po raz trzeci. Za 600 jeszcze taniej. Tak więc tym razem niemieccy kupili podpowiedź za 600 zł. A gruba dalej suszy zęby. Chyba, trzeci raz wylosuję. Bo coś tak rzucają? Takie emocje. Podpowiedź. Ja pierdziel, co się dzieje? Każdej drużyny podpowiedź warto mieć, bo ją można sprzedać nawet odchodząc z gry. I słucham, o kurde, wiedziałeś o tym? 400 zieloni. 500 miejsce. Dobre. Go, go, go. Potem duża pula, sprzedajesz i masz ściano. I teraz każdy team ma podpowiedź. A więc każda drużyna ma podpowiedź w zapasie i wciąż mam trzy kategorie. Patrz, moje przewidywania. Zieloni teraz wezmą pytanie i z bomby podpowiedź wezmą, bo są tacy głupi w dupę, zobaczysz. No bo trzy razy była przed chwilą podpowiedź, której nie liczymy jako kategorię. Zobaczysz. Podpowiedź. No nie, no nie będzie chyba znowu. Jo. Jedna przegródka obok podpowiedzi. Rozmaitości ze świata. Ale close, chłopie, ale close. Nice. Co za w ogóle ten, kategoria. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham państwa. Zieloni 300. Nie, zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni, kupcie to! 600 niebiescy. Zieloni kupią i z bomby podpowiedź, zobaczysz. 800 niebiescy. 800 niebiescy. A co zieloni robią? 900 żółci. Mam 1000. A zielone gówno co robi? Nic? 1000 po raz drugi. Rzuci 1100. 1100 żółci. No! Zieloni. 1200. Kupili, kupili. 1300 żółci. 1400. 1400 niebiescy. Po raz. Rzuci 1500. Proszę 1500 od żółtych. No zieloni, go! Pierwszy. 1600. Proszę, jest 1600 do niebieskich. 1700. No! 1700 zieloni. Kupili, kupili, kupili. 1800 żółci. Po raz drugi. 1900 mam, to będzie 2. Jest 2. Go wobank! Zieloni wobank! Drugi i 2. 200 żółci. 200 proszę żółci. 200. No wobank! Przepraszam. 2300 żółci. 2300 żółci. 2400 niebiescy. Teraz zieloni! Wobank! 2400 od niebieskich mam. 1000 złotych chłop ma na koncie i nie leci wobank! 2,5 po raz drugi. 2600 niebiescy. No wobank! No! Ja pierdzielę! Jaki ty jesteś głupi, okularniku! Boże! Jaki on jest głupi, fez! Ty! Albo to była taktyka, żeby ograć 8k w puli! A zieloni grają w abanę. Ja pierdzielę, ty! No dobra, dobra. A gruba suszy dalej. Albo przegrane. Podpowiedź wezmą. Do grupy języków zalicza się hebrajski i arabski. Chcieliśmy podpowiedź. Mówiłam! Co to jest podpowiedź? Kurde! Z bomby! Z bomby! Indoeuropejskie, drawidyjskie, semickie, irańskie. Ty, chyba semickie, nie? Indoeuropejskie. Semickie. Mi się wydaje, że semickie. Gdzieś to kojarzy mi się w głowie, ale nie wiem. Udzielam odpowiedzi. Jest to grupa języków semickich. Tak jest! Proste! S. 8300 zł. I gruba wejdzie do finału. Ja pierdolę. Za nimi. Warto było stawiać na tego konia. 1100 zł na kontach. Działa już Ibisz pod kamerką. Przyspamujcie Ibiszami.
Kurde, nie działa nadal, ty. Czekajcie, spróbuję. Jeżeli się da odświeżę. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta. Teraz przyspamujcie biszami. Rzuci 300. Rzuci 300. Nie, ono nie działa nadal. 500 niebiescy. Rzuć 600. 600 rzuci. 700 niebiescy. 700 niebiescy. Zieloni 800. Zieloni 800. A działa! Rzuci, baba! O kurde, co jest? Nawet nie widziałem kategorii. Działa, działa. To przegrali tą licytację niebiescy, którzy nie ma jebiszlik zda. Łukasza, studenta fizyki w swoim jebiszbaz. Za długo chyba pan chciał przeciągnąć tą licytację. Grube się krzesło łamie? Serio? Zaraz zobaczę. Nie wykorzystali to żółci. Nie widziałem, trzeba się przyjrzeć. Jaki jest opór przewodnika, jeżeli napięcie 1 volta na jego końcach wymusza prąd o natężeniu 1 ampera? Nie mam pojęcia. Jeden? W ogóle się na tym nie znam. Ale kojarzę, że chyba to było w gimnazjum. Coś takiego, nie? Jeden, to będzie jeden. Jaki opór przewodnika? Odpowiedź brzmi jeden ohm. Czy student fizyki, pan Łukasz, to potwierdzi? Tak. Tak jest! A student fizyki by się pomylił i co? Go wypieprzą. 2600 zł zasila konto drużyny żółtych. Tyle właśnie mają. Przed nimi gruba myśli, co zje na kolację pod wieczorek? I 400 zł mają. Nie, no nie łamie się krzesło. Co jeszcze umożliwia dalszą grę? Ostatnie pytanie w tym etapie. Nie, no raczej nie dorzuci każdy. Chociaż może? Muzyka. Żeby była walka, no. Fajnie by było. Jakby 5K dorzucił. 5K dorzuć. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł skąd każdej drużyny i słucham państwa. A, nie dorzucił. Zieloni 300. Rzuci 400. Rzuci 400. Niech zieloni nic nie robią już. 400 po raz. Nie wiem, chyba bank. 400 po raz. Nie może pan powiedzieć babak, ponieważ żółci was zablokowali. Dali 400 zł. Gdyby wcześniej, ale oczywiście bym mógł, tak już nie. 900 zł w puli tego pytania. Ja gdzie? Po 5 dych na łebka mają. Ja pierdzielę, ty, po 50 zł. Ty, to była piosenka ze skazani na Shawshank. Raczej nie. Gruba to Barbara tylko przytyła? A może no. Podobna nawet. Z tego, że nic nie mówi. Czemu masz przypinkę Twitch Prime? Może kupiłeś suba, tak? Albo u kogoś, nie wiem. Z której operetki Johanna Straussa pochodzi zaprezentowana aria? Chcieliśmy wykorzystać podpowiedź, możemy? Proszę bardzo, oto podpowiedź, którą kupiliście za 700 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Sel podpowiedź. Baron Cygański, Noc w Wenecji, Wiedeńska krew, Zemsta nietoperzy. Ty, niebiescy mają podpowiedź na sel! No tak na pewno. A kumam, SP. SCP. Strzelaj leśnika. Zemsta nietoperza jak nic. Będziemy strzelać, to nie jest to nasza najmocniejsza strona, muzyka klasyczna. Odpowiedź brzmi wiedeńska krew. Mistrzowie potwierdzą? Nie jesteśmy pewni, my byśmy obstawiali zemstę nietoperza. Zemsta nietoperza. Ja wszystko wiem. Ja bym mógł być mistrzem tam, szczerze. W ten sposób zakończyliśmy pierwszy etap. I teraz tak, niebiescy mają jedną niewykorzystaną podpowiedź. Czy chcieliby ją sprzedać? Tak. Czy ktoś by chciał kupić? Mistrzowie by kupili, jeżeli sprzedadzą za tyle, ile zapłacili. Ale najpierw pytam zielonych. Chcielibyśmy. Nie. No kup to, gruba! Mistrzowie... Ta już na zapiekanki przeliczyła, ty w Gdańsku, szmula, już nie chce nic. 800? 800.
Przepraszam, my powiedzieliśmy za tyle, za ile kupili. Jeżeli chcą na nas zarabiać, to my dziękujemy. To niech będzie 600. Proszę bardzo, tak? Aaaa! Bo zieloni nie chcieli kupić i oni albo mogli sprzedać, albo wziąć sobie do domu. Ty kartkę z podpowiedzią. Ale mistrzowie to ograli, ty. Monopol! To jest monopol! Rozumiesz? Nie mogli nic zrobić, albo z zerem, albo 600. Widzisz? Tak to działa. Ja chciałem powiedzieć, że to była bardzo uczciwa propozycja, bo równie dobrze mistrzowie mogliby powiedzieć 200 zł. Też a mogli. Tego nie zrobili. No mogli! Trzeba było ryzykować. Mogli powiedzieć 200, ty, bo nikt albo by do domu, albo 200. Ej, mistrzowie do dupy to zrobili. Ja bym powiedział 25 zł, szmato, bierz to. Nie, 20, po 5 zł na łebkę i spieprzaj sobie do kafejki na półtorej godziny na kompie posiedź. Szmato. Wiesz, to 2005 rok, to pewnie kafejki wtedy jeszcze były modne. Tak więc niebiescy kończą grę, mając na koncie 800 zł. Jaka empatia. Kończą grę, mając na koncie 2200 zł. Gratuluję. Upokorzenie niebieskie. No i dobrze. Mają na koncie 7200 zł. Zgodnie z regulaminem dopisujemy wam młody człowiek za ostatnie pytanie w pierwszym etapie, na które przeciwnicy nie odpowiedzieli, a więc 900 zł. I z kwotą 8100 zł witam w finale. Student się cieszy, bo dla niego to pół roku sianka. No tak, tak. Państwa, Berta. Zieloni. Dobra, ja liczę, że grubo odpadnie, ale przeznaczone na rozgrywkę z mistrzami i macie więcej niż oni. Co prawda, prawie zawsze drużyny miały więcej niż mistrzowie, ale teraz mistrzowie mają jeszcze mniej, bo kupili podpowiedź za 600 zł. No ale ta podpowiedź może im się przydać. Skąd się państwo znają, bo widzę, mamy tutaj trzech prawników i ekonomistkę. To może ja powiem. A ta się cieszy, Michał, cały program naćpana jest. Z kolei Wojtek widać, jest kolegą Michała i ze szkoły. Ania jest koleżanką Wojtka. Proste. Witamy w finale. Proste. Jest. A jakby pan, panie Marcinie, teraz spróbował powiedzieć to wszystko od końca, czyli to samo tylko od pani Ani, to jakby to było? Teraz właściwie to jest koleżanka nas wszystkich, czyli moja, Michała i Wojtka, ale... Czyli pani Ania jest koleżanką pana Wojciecha, oryginalnie... pan Wojciech jest kolegą z pracy pana Michała, natomiast pan jest kolegą z pracy pana Michała. Nie do końca. Nie do końca. Czyli pani Anna jest koleżanką pana Wojciecha, pan Wojciech jest kolegą pana Michała, a pan Michał jest kolegą... Ty powiedziała coś. Tak jest, zgadza się. Nie do końca pani Ania powiedziała, jak dlatego, to jest? Dlatego, że ojciec kolegi Wojciecha jest moim szefem w pracy, którego pozdrawiam serdecznie. To jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Proste, że szef. Ja co mistrzowie mogą powiedzieć o drużynie zielonych po pierwszym etapie? Tłuczy ją. To brzmi trzech prawników i ekonomista. To można od razu się przestraszyć. Ale poddajecie się, poddajecie się... Dobra, ty gongaj i wal grubej na łeb i zgniecie tamtych. W każdym razie decyzja o zakupie podpowiedzi była bardzo dobra, tak, bo oczywiście przy wysokich stawkach, jeżeli przyjdzie nam grać o wysokie stawki, to będzie, no, przydatna, bardzo cenna pomoc. Oczywiście. A dlaczego zieloni nie kupili podpowiedzi? Mieliście pierwszeństwo. Brak doświadczenia jeszcze. Ty nam mogli witamy kupić za 200 zł nawet. 800 na koncie. A nie, bo tamtym by sprzedali w sumie. By musieli drożej. No ale to 700, bo przede tam ci nie chcieli więcej. Kategorie pytań finałowych. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, wygrywa pieniądze z puli tego pytania. Ale jeżeli odpowiada błędnie, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Ta drużyna, która po szóstym pytaniu jest bogatsza, tak, wygrywa program i zasiada w loży mistrzów w następnym programie. Losuję. Dobra, go, go, go. Która jest? Nie interesuje mnie nic, minut. Tylko jak to płaci. To jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Finterowski wpłacił 5 zł.
8.5 stypendium dostaję w najbliższym czasie, to piątaka mogę dać. Mafia jest na literę. Pięćkami wyślesz jutro, wiesz, dobrze, co dobrze. Jeszcze jest na odpalę się. Minecraft mapa. Wewe jutro please. Będę cię kochał bardziej niż teraz. A i fizowaty to śmiecielo. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jutro mapę, tak jak mówię, ale stream będzie na pewno. Podpowiedź. A nie, Taretko, czarna skrzynka nam nas podpowiedzi. Sport. A więc zieloni na początek finału mają 2300 zł więcej niż mistrzowie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Jak sport, to zieloni odpuszczą, widać po grubej. Ona się raczej nie zna na tym. 600 zieloni. 700 zieloni. 900. Wydoją mistrzów? Zobaczysz, jak ich wydoją. 1100 mistrzowie. 1300 zieloni. 1500. 1400 mistrzowie. 1500. 1500 zieloni. Kurde, co jest? Mistrzowie, no bank! Czemu? Tak bomby? Mocno grają. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w finale. O kurde, ryzykowna gra. No, czekałem na jakąś... bo tutaj koledzy są mocniejsi ze sportu i czekałem na ich jakieś bardziej wskazówki, no ale... Czego słyszysz zęby, ty? Zawsze kapitan musi sam decydować, bo potem są nieporozumienia. 7300 w puli. Tak, Goku, to jest sport. Jeżeli mistrzowie nie odpowiedzą, to będziemy mieli w naszym programie nową drużynę mistrzowską zielonych. Mam ją podpowiedź. W którym roku Garry Kasparow po raz pierwszy zdobył tytuł mistrza świata szachów FIDE? No pewnie dawno temu bardzo. Kto? Ten szachista, co grał z tą sztuczną inteligencją. Nie wiem, Kado, to jeszcze parę minut. Ja wiem, co się dzieje. Czytałem książkę ze sprawozdania. Paręnaście w sensie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Finterowski wpłacił 5 zł, a tak serio to mam je kartę zajebałem. Nie mów nikomu, PLZ. Oddasz po streamku kaskę, dam numer konta, dzięki. Dziękuję bardzo. Jasne, że oddam. Nie pamiętam gdzie, ale być może w Reykjaviku, ale w 1985. Dobrze, nie ma sprawy, my cię. Ty jesteś do gry w szachy. Mistrzowie odpowiadają, odpowiedzi udzieli Marcin. Sądzimy, że był to rok 1985. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, to mistrzowie obejmą prowadzenie, no, mając 7300 na koncie. Piszą na czacie, że trzeci. 700 zł więcej niż zieloni. Jeżeli to jest zła odpowiedź, to w 10 programie w Loży Mistrzów mistrzowie stracą swoje mistrzostwo. I to przy pierwszym pytaniu w finale. Czy tak się stanie, dowiemy się tuż po reklamie. Witamy Państwa po reklamach. Oglądacie bardzo emocjonujący finał awantury o kasę. Jest... no bardzo emocjonujący mogli moment w naszej grze. Mistrzowie po raz 10 siedzą w Loży Mistrzów. Wygrali już w sumie 82 901 zł. Ogórek Kiszony, Harley Davidson i przed przerwą grali wabank. Pytanie brzmiało, w którym roku Garry Kasparow po raz pierwszy zdobył tytuł ten mistrza napięcie świata buduje ty. FIDE? Mistrzowie, mając w zapasie podpowiedź, którą kupili od przegranej drużyny za 600 zł, nie wykorzystali jej, tylko od razu strzelili datę. Jaka to jest data? 1985. Tak. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, ja to pierdzielę, zostają, obejmują prowadzenie w finale. Go! Jeżeli jest to zła odpowiedź, to w tej chwili pożegnamy naszych mistrzów. A dlaczego państwo nie wzięli podpowiedzi? To byłyby bardzo podobne daty. To był początek lat 80. Ja tak... typowałem według mnie 82, Wojtek 83, Marcin 85, ponieważ on to mówił najpewniej, to zdecydowaliśmy, że on to odpowie. I na niego wszystko, ty! Byłyby cztery takie daty, tak musielibyśmy coś wybrać z tego podobnego. Dlatego tak zdecydowaliśmy. No dobra logika, dobra logika.
Jeżeli ewentualnie akurat trafimy, to ta podpowiedź nam się przyda. Jak się nie przyda, to trudno. No. I tak się dobrze bawiliśmy, i tak się dobrze bawiliśmy. Jesteśmy zadowoleni. To co, sprzedacie zielonym wtedy? Na przyszłość? Proszę bardzo. No trudno, bo jeżeli przegraliśmy, no to przegramy. To sprzedamy, jeżeli będą chcieli od nas kupić oczywiście. A sprzedacie zanim powiem, czy dobrze, czy źle? Ja pierdzielę, no kurde! Jak będą chcieli kupić, to za tyle, ile kupiliśmy, sprzedamy. Ale nie teraz! Weźmiemy chyba. Co ty robisz? Tak. Sprzedajecie? Jak trzeba, sprzedaję. Nie, znaczy, nie... W sumie... Dobrze, sprzedajemy, powiedziałem, że tak, nie... Co jest? Ale cię imisz porobił, psycha siada! Zieloni podpowiedź od mistrzów. No i czas na wyjaśnienie zagadki wieczoru. Ale mu psycha siadła. Dobra! Ja pierdzielę, imisz! Ja pierdzielę, ale ich imisz opieprzył! O ty dupa. A więc 7300 zł nie. Na konto drużyny mistrzów. I mają 7900, no bo jeszcze zyskali 600 zł za podpowiedź, którą sprzedali zielonym. Są w grze i prowadzą o 1900 zł. 6000 ma drużyna zielonych, a ja mam jeszcze 5 pytań w tym emocjonujący. Ty, ale 600 zł do przodu są jeszcze w sumie. Nie tak źle, bo mają dwa koła do przodu prawie. Więc wiesz. A masz rację, Viper, masz rację. Zapomniałem. Ta gruba to kto z zawodu? Dopiero po zakończeniu finału nie wiemy co tam jest. Wieloryb. Ją jak każde inne. Tran produkuje. Biorę po 200 zł od każdej. Ja pierdolę. 300 mistrzowie. 400 zieloni. 400 zieloni. 500 mistrzowie. 600 zieloni. 600 zieloni. 700 mistrzowie. 800. 800 zieloni. 900 1000 zieloni. 1100 mistrzowie. Ale mistrzowie zawsze ostro lecą pod skrzynię, więc raczej ją kupią nawet za wszystko. Bo i tak mają więcej. Więc im się to opłaca, bo i tak są nadal przewagę mają dużą, wiesz o co chodzi? Mistrzowie nie oddadzą skrzyni. Oni zawsze tak grali. To on mówi wabank? To on jest głupi? Ty serio mu przez głowę przeszło, żeby skrzynkę wabank? To jest w dupę głupi? A gruba siedzi i się cieszy obok. Zamiast mu powiedzieć, ty! Chudy! Puść, to jaki wabank! Okularniku zapieprzony! No nie wiem, gruba mogłaby go trzepnąć raz a dobrze, szczerze. Przydałoby się. Bo cię zjem. Ja pierdzielę, za ostro. Kupili czarną skrzynię. Ostatnio w waszej czarnej skrzyni było co? Nie pisz, czekaj, Angarsu. I złotówka, wspaniała, przynosi nam szczęście do tej pory. Jakie krzyki, Black Blue, cicho jestem. Kto pisz, mówi, że, kto myśli, że jestem cicho, pisze 3. A zieloni 4400 i podpowiedź. A ja mam 5 pytań do końca gry. No i dobrze. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Finterowski wpłacił 5 zł. U góry róże, na dole pies, a ciebie ruchał z Wiedźmina bies. Geralt z Rivi, Jurand ze Spychowa, jak przychodzę do twojej matuli, to stary się w szafie chowa. Zbyszko z Bogdańca, to postać z powieści Krzyżacy. Twojego starego wyjebali z prac. Dziękuję bardzo. Chwila. Dziękuję bardzo, piękna historia, to prawda wszystko. Światowa muzyka rozrywkowa. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I dziękuję słaba. Bardzo. Zieloń 300. Zieloń 300. 500 zieloni. Jakie pytanie było? Bo nie zobaczyłem. 700 zieloni.
800 Mistrzowie. 900. 900 Zieloni. 1000 Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Lewiclord wpłacił 5 zł. MLADY. Dziękuję bardzo. 1300. Dla ciebie także. 1400 Mistrzowie. Żyroni babak. A jednak, to jest ten teraz latach. Kurde, co się dzieje? Jakie było pytanie? A czy kategoria? Odpowiadają zieloni, muzyka klasyczna? Jeszcze jedną ja grają wabank. Już widać, że nie wiedzą. This Monster? Jaki tytuł nosi ten standard jazzowy? A to jazz. Black Blue, wiesz? Sweet Georgia Brown? Skąd ty to wiesz? Serio? Ja wierzę Black Blue, bo on ostatnio wiedział z dupy jakoś odpowiedzi, więc pewnie tak jest. Dobrego nosa pan ma, panie Mieczysławie. Sweet Georgia Brown. No, Black Blue wiedział. Bo Black Blue, nie wiem czy wiecie, ma 74 lata. Przecież przesyła mi co miesiąc 20% emerytury. To jest Black Blue w ogóle. W 2005 Black Blue w programie był. Tutaj, o. Teraz streamy ogląda i udaje, że to nie on. Siadajcie, siadajcie, ej. Tak jeszcze nie było, żeby po drugim pytaniu mistrzowie wygrali program. Może to po prostu taki prezent od losu na 10. pobyt w loży mistrzów. Ta, Berta nic nie dostała, no. Zero. A już tak przeliczała. No, dobra, 20 zapiekaneczek w Gdańsku po 10 zł. Dobra, dobra, 3 Coca-Colki. Czas na podsumowanie. A będzie w dupę chleb ptakom kradziony. No, szczęście stoi koło nas. Ustawiłem go za krzesłem i stoi. Na szczęście stoi. To jest ta złotówka, co jest na stole. Ale muszę powiedzieć, że byliście też w wyjątkowo trudnej sytuacji w dzisiejszym programie. Mówię o sytuacji przy pierwszym pytaniu w finale, tak, kiedy wasz los wisiał na włosku. Zgadza się. I nieźle nas to pan stresu nastraszył. Miałem takiego jeszcze, jak pan tak nas przestraszył, że byłem przekonany, że no nie, trudno, spokojnie, dziękujemy. Spokojnie. A, czarna skrzynia, racja, jeszcze tak, czarna. Spokojnie pan Marcin był, tak? A Marcin twierdzi, że wiedział na jeszcze pewno. Jeszcze czarnulka. O tym pojedynku. Ale ja wolałem was podtrzymać w niepewności jeszcze przez przerwę reklamową, zanim otworzymy czarną skrzynię, czas na podsumowania. No, zieloni mieli szansę, mieli dużo pieniędzy, ale nasi mistrzowie jednak mają wiedzę i doświadczenie. I to procentuje, tak więc można powiedzieć, że was ograli do zera. Zieloni kończą program, no, bez gałbym, pieniędzy, to prawda. Ale bardzo wam dziękuję. O kurde, nie było uśmiechu. W 10. programie w loży mistrzów i w 11. ja wam dużo kasę. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Finterowski wpłacił 5 zł. Oglądamy awanturę o kasę. A ty no obie z czatu się dziwisz. Rozjebał show biznes właśnie Krzysztof Ibisz. Jeszcze jeden Krzychu jest znany i lubiany. Mianowicie Golonka. Twój stary lata najebany niczym pijana biedronka. Moje rymy robią dymy. Dziękuję bardzo. Piękne rymy. 4800 zł. I 5K jeszcze do puli se biorą. Ładnie. W sumie prawie we wszystkich waszych awanturach o kasę wygraliście 87 701 zł. Ogórek kiszony Harley Davidson. Go skrzynia, go. I oczywiście kupiliście dzisiaj czarną skrzynię, nie pamiętacie za ile? 2200, nie wiem. 1600 chyba. Nie wiem. 1700. 1700. No, 700. A co w niej jest? O kurde. To o czym marzyliście. Ogórek. Chcieliście mieć 4, jest niestety 1, ale na pewno bardzo smaczny. Ogórek kiszony. Ale lipa, a takie oczy miał, ty. Ja myślałem, że tam 4 kluczyki. Ale dupa. Dajcie grubej.
Co? Żart. Żarty, żarty. A jakby był z ketchupem, to bym zjadł w sumie. Widać, że bardzo dobry ten ogórek kiszony, no nic innego w końcu aż tyle kosztował. I tyle dla niej? Taki gruby kawałek? Jeżeli chcecie grać w awanturze klasę, zapraszamy, wyślijcie SMS pod numer 7643, w treści wpisując hasło awantura. Koniec. Oraz imię i nazwę. A, miałem nadzieję, że jeszcze coś wyjmie z tego. Do zobaczenia, albo tu w studiu, reszta albo tak. Dobra, jutro następny odcinek. Będziemy chyba oglądać, dopóki mistrzowie nie odpadną, a pewnie potem dalej. Aleluj. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę